Witam, dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie. Jest poranek, jest sobota, jest godzina prawie 7 rano i jestem na zbiorniku numer 8 przy takim pomoście. Tu jest wyspa. Jedna wędka poleci tam, bo tam zamierzam łowić, taki mam plan, a druga gdzieś tutaj też pod wyspę. I mam nadzieję dzisiaj na amura, bo w tym sezonie nie złowiłem jeszcze amura. No cholera, chciałbym. Były karpie, były karasie, były liny, no wszystko było, tylko nie było amura. No to zaczynam. Chyba mamy pierwszą rybkę, ale coś niedużego. O, ile w ogóle coś jest jeszcze. Ale coś tam chyba siedzi. Chyba jest leszcz. Ale łopata. Jest piękna łopata. Dobra. O, zobaczcie, jaki ładny. Z ósemeczki. No to zrobimy szybki pomiar. Jakieś 50-51 cm. Fajnie, fajnie. No i wypuszczamy lechura. Płyń. Jest pierwsza rybka, fajnie. No i tak. Leszczyk połakomił się na kanibala. Na takiego jasnego kanibala. Śmierdzącego trochę, ale i warunki są takie, żeby fajnie śmierdziało, bo deszczyk pada, jest nieprzyjemnie, znaczy no tak kropi na razie, siąpi. No i to było na lewej wędce, dosyć daleko, natomiast prawa wędka milczy, a tam mam założone duże haribo żółte w tym momencie. No i na te duże haribo żółte, tam pod tym brzegiem, liczę właśnie na amura, no ale liczyć to można. Ale zobaczymy. No, a dzisiejsza zanęta, a dzisiaj mamy osmo. Także standard. Jedziemy dalej. No i zaczęła się odzywać prawa wędka. Coś tam szarpie, coś szarpie, ale to będzie coś małego. No, były dwa, trzy szarpnięcia takie króciutkie. Nie były to na pewno obcierki. No, zobaczymy. Chyba jest jakaś rybka w końcu na prawej wędce. Ale coś malutkiego. Co to jest? Wzdręg. Mamy wzdręg. Pokaż nam się tutaj wzdręga. Ojojoj. No, ale zawsze to ryba. Smykaj. Kulkę zostawiła. Jedziemy dalej. Mam wrażenie, że leszczyki się tu wycierają, bo przed chwileczką złowiłem takiego. O. Taki mały, fajny leszczyk. Hopaj do wody. No, chyba na prawej wędce znowu coś siedzi. Znowu coś małego. Jakiś leszcz, leszczyk. Leszczyk. Leszczu, nie chce mi się brudzić podbieraka, no, na ciebie. O, jak dobrze. Leszczu się wypiął. To trzeci dzisiaj. Oj, coś idzie. Coś idzie na lewą wędkę.
zbliżymy się. Chyba jakiś karpik. W końcu się doczekałem. Deszcz leje i to mocno, a ja moknę. To se ryba wybrała porę na branie, no. Poszła w lewo. Wygląda mi to na amura, słuchajcie. Czyżby się ziściło moje pragnienie w tym roku? Jest, 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 amur, amur, amur na bank. Zły. Amur jest zły. Nie jest duży, ale waleczna rybka. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Chodź, 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 chodź. Nie idź tam pod pomost. Tylko nie pod pomost, bo tam są łańcuszki. No już prawie jesteś, chodź. Już widzę, że się kręcisz, jak nie powiem co w przeręblu. Ale jest silny. Wow. Jest moc. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze jest silny. O, proszę.
No w takich rybach jest moc. Wcale nie jest duży. Kochany. Przez ciebie zmoknę. No chodź tu do mnie, chodź. Jeszcze moc jest. Jeszcze będziesz walczył? Jeszcze idzie do dna. No może teraz. Mamy go. Mamy bestyjkę. Dobra, trzeba się z nim troszeczkę wycofać. Okej. Najpierw spróbujemy go wypiąć. I szybki pomiar. Ogonek, jest buźka, 68 cm. Nie no, fajny jest, wow. Mój pierwszy w tym roku amur, jest piękności. Wypuszczam. Ale poszedł. Ale poszedł. Piękny był. Wow. No i na dzisiaj kończymy. Kończymy. Co nam dzisiaj dała ósemka? Przyzwoitego leszcza na 50 cm, dwa mniejsze, takie po 20 kilka, kilka wzdręk, no i w końcu pięknego amura. Pięknego dla mnie, bo to nie była żadna wielka knaga, ale to był pierwszy amur w tym sezonie dla mnie. Także jestem zadowolony z dzisiejszego łowienia. Trzymajcie się, pozdrówka i do następnego razu. Cześć!